Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie. To jestem ja, wcale nie zaspany. Ja tylko mam takie pytanie, zanim dokończysz przywitanie. Co? Czy to darcie ryja też było nagrane? Które? No to, które przed chwilą darłeś ryja. Nie darłem ryja, tylko się ziewnąłem. Aha, to też było nagrane? Ziewłem se, nie. No to żałujcie, bo to była najciekawsza część jego wypowiedzi. No przepraszam, kontynuuj. Ale jestem śmieniony dzisiaj. To pewnie przez te urodziny twojej żony. Chyba tak. No, to tak jakoś wyszło. No. Kontynuuj, tak. Przepraszam, że ci przerwałem. No, a ja nie wiem, co mówiłem. No hop, kontynuuj. A, to... Tak, hop. No. Jaki ja mam dzisiaj dobry A tak a propos hop i polskich rzeczy, to słyszałeś o Manor Lords, nie? Czy nie? Manor Lords. Mhm. Coś, gdzieś, coś, opowiadaj. No, gra, to się znam, że sobie nie gra. Kupić. Okay. Gra, która jest stworzona przez jednego Polaka i w tym momencie podbija Steama, nie? Ach, dobrze, to tak, tworzysz swoją wioskę, możesz stworzyć 1670, nie masz poligonów, więc możesz nawet trójkątne domy i tak dalej. Tak. Dobra. Tak. I możesz sobie łazić i krzyczeć hop. No. To jest piękne, tak. I... No jak to robi, to jedna osoba to robi, nie? Kurde, jestem to jest... Jestem obrażony na tą osobę w takim razie. Czemu? Ponieważ jakoś, kurwa, na Xboxa się dało wypuścić, tak? A na PlayStation to już nie! Zapraszam. No i? No a ja ostatnio jak grywam w gry, to na PlayStation, tak? Bo na komputerze już mówiłem jakoś... Ostatnio nie czułem Bo ona tego. Była zrobiona na PC. A, no i no bo to Game Passy, no i to przez to Xbox działa, no. No i tam zestrali się, dałoby Xbox się też na Xbox w tym momencie jest taki, że on praktycznie działa jak Windows, nie? Ja wiem. Także to tak. Ale tak czy siak fajnie by było, jakby to wypuścili na PlayStation, na PlayStation 5. Byłbym bardzo, bardzo rad. Nie jest powiedziane, że to nie nastąpi, wiesz, to jest dopiero Early Access, nie? I to taki mocny Early Access. Ale tak, bo PlayStation po prostu, wiesz, Early Accessami się nie interesują, tylko pełne od razu, wiesz, tytuły wypuszczają. Tak. Sranie w banie. Kurwa, robi to jedna osoba! Tardymalej też robi! I co? Jedna osoba, która rozpierdala... Ten rynek steamowy, niedawno no, dopiero znaczy, wyszła, ty już narzekasz. No to, bez żartów to gratuluję kolejnego sukcesu w ogóle w deweloperce jakichś gier komputerowych Polaków, bo zaczynamy być i to potężną potęgą, jeżeli chodzi o... To się zgadza. O gry komputerowe. To się zgadza. No, gratulacje. CDP też tam mocno polecieli przecież i też no mocno... CDP to tak, no. To się CDP. Wbili mocno w rynek i teraz, no... Ale to nie są jedyne, wiesz... Nie są. Stalker nie jest przypadkiem też... Chyba tak. No i jeszcze tam parę tytułów takich... Liars of Fear przecież Liars dla mnie Fear. Bardzo dobry horrorek, naprawdę też polska grupa. Bardzo dobry horrorek, tak. Tak. Oglądałem wszystkie odcinki i no, mam każdą płytę i ogólnie to gram codziennie wieczorem. Też tak myślę, no. To jest bardzo, bardzo fajny. Nie, mi się podobał. Zastanawiam się, co jest większym kłamstwem. To, że myślisz, czy to, że ja w to grałem? Dzisiaj złośliwość po prostu moja przekracza wszelkie granice. W sumie nie wiem, co jest większym kłamstwem. Tak, ale jest jeszcze dużo, dużo innych polskich gier, które są naprawdę dobre. Na przykład Minecraft, no przecież wszyscy wiedzą, że to polska gra jest. Tak, no pewnie, że tak. No. Tak. Jak był Potop Szwedzki, to praktycznie jak Polska, nie? Tak, no Markus Persson, to wiadomo, że to jest po prostu tłumaczone osoba Marek, nie? I to tak, to... No tylko po prostu tak, wiesz, anglojuzm już nie brzmi, nie? Nie no, Persson. Tak? Nie no, pamiętam już. Ale to Szwed jest generalnie, no. Z angielszczona, nie no, to jest polska nazwa... Osoba po prostu, nie no. Tak, to tak. Ten osobny Marek i... Osobny Marek to był. Tak, osobny Marek robił to... Minecrafta i tak. Prawdę i... wam rzeczę. No. Teraz, on by was w życiu nie okłamał. A teraz w styczniu Grzesiek robi Manor Lords i... Grzesiek? Tak ma na imię? Grzegorz Styczeń. Proszę bardzo. No, a w maju wypuszcza, no. Zdefkuję wszystkich, próbuję zrobić, no.
Nie no, wcześniej to chyba już w kwietniu wyszło. No to tak czy siak, kurwa, na ale, to nie wygląda. Ale kwiecień to, to jest zajęte przez tego słynnego Jupitera. Znaczy się nie wiem, czy słynnego. Jak mu było? Dariusz Kwiecień? Ten, co jakieś teorie spiskowe o Rizę tam na YouTubach miał i w ogóle... Jezu, w życiu nie słyszałem o człowieku, mówię poważnie. Jest, nie pamiętam, jak się ten jego kanał nazywał. Znaczy potem dopiero wyszło, że on się Kwiecień nazywa, ale... Ten, co do, taki... co do Buraczka się tak przypierdalał, że jest szefem mafii YouTube'owej? Och, kurwa, kto wie czy nie. Coś. Był taki odklejony jeden. Może, no, jest taka. Coś, jest... Więc głupio było, wiesz, no, jak Kwiecień był już zajęty, to głupio się było nazywać Kwiecień, nie? No to złą sławę miało, nie? No, to trzeba było się Maj nazwać, no kurwa, no przecież. Nie. Znaczy dobra, znam kilku Majów. Mówiłem ci, nie, że znam kilku Majów, którzy się urodzili dokładnie tego samego dnia co ja, czyli 2 maja. Znaczy się, no, bo to nie jest... Ten majowy to już nie jest wymarnięta ten? No właśnie, wyobraź sobie, że nie. Też byłem zdziwiony, nie? A to kurde... No teraz tak, oglądam nawet Majów, nie? Jakich Majów oglądasz? No kanał się nawet nazywa Majowanie. I Andrzej Maj i Patrycja Maj nagrywają podróże, no. Ja pierdzielę, też urodzenie 2 maja? A nie wiem, kiedy urodzeni, nie pytałem się. No to zapytaj ich. Aż jestem ciekaw, wiesz, może to taka, wiesz, to jest po prostu nie dlatego tak się nazywają, wiesz, bo... No, bo to może. To tak, wiesz, może to tak, no, z dziada pradziada wszyscy się rodzą 2 maja po prostu, nie? Może tak być, no. Może po prostu mają pozwolenie na, wiesz, pójście do łóżka tylko jeden dzień w roku, żeby wszyscy się, kurwa, 2 maja urodzili, no. Wiesz, my już, my na spokojnie wymyślimy wszystkie teorie spiskowe, jakie chcecie. Natomiast, co, zauważyłem dzisiaj dziwną rzecz, jak jechaliśmy po ten zbiornik na gówno. Wczoraj było święto flagi, teoretycznie, nie? Wiesz, moje naprawdę, święto, jak moje święto, no. Zazwyczaj widywałem tych flag biało-czerwonych na majówkę pełno. Teraz tak nie było teraz prawie w ogóle. Mało co, nie? Teraz też nie widziałem tego za dużo. W zasadzie to widziałem, byłem akurat na święto flagi, czyli w swoje urodziny na romantycznej kolacji z moją małżonką na Moturkach w Świegodzinie. I w tym Świegodzinie, Rio de Świegodzineiro, Czego Świegodzinie, przepraszam no bardzo. No tak się śmieję, bo tak jak mały byłem, to tak mówiłem. Świegodzin generalnie. Tak, no tak właśnie, to jest, czy jakaś, jakaś inna miejscowość obok, która się zwie Świegodzin, czy... Nie, to Świegodzin, ten Rio no, Świegodzineiro. Okej, okay, to rozumiem. No. I prawda, było pełno tych flag właśnie i był straszny problem, bo bardzo wiało, a jak się motocyklem jedzie i taka flaga leży na jezdni, to jest to problem. Nie jest to jakiś wielki problem, ale jest to problem, wiesz, i tak, dlatego zwróciłem uwagę, że było dużo flag. Znaczy się, wiesz, sama to, że flaga leży na drodze, to jeszcze nie jest problem, ale jak się w koło wkręci lub w łańcuch... No to tak, no dlatego tak. Właśnie mówię, że to nie najlepsze. To może aukę zrobić troszeczkę, no. Dlatego tak też taką małą, że... małą zdrabkę może spowodować. Na szczęście świeżo wyprana kurtka to lepiej chroni. Twoją drogą, człowieku, nigdy więcej kurtki nie wypiorę. Wolę w śmierdzące jeździć, niż z powrotem te protektory pakować do niej. Ja pierdolę w ogóle, no przecież... Człowiek, który to wymyślił, powinien szczeznąć w piekle po prostu za to, że to się tak wkłada z powrotem. No ja na protektor 15 minut wkładałem. Wierzę. To jest takie gówno, że masz to jest... tekstyla czy skórę? Tekstylną. No ja mnie raz naszło za skóry wyjąć, wiesz, protektory. Oj. Tak, też się chwilę męczyłem. Przecież to jest taki totalny szyk. Co koleś właśnie a jeszcze, pierwszy lokal. No, jeszcze jak, bo ty masz sztywne te protektory, czy takie gąbkę? Tego gąbka kinetyczna. Aha, no to gąbka to jeszcze pół biedy, wyobraź sobie jak są takie plastikowe jeszcze, nie? To patrz teraz to. O, skurwesyn. No, to ci tak. Siadło mi nie tak jak protektory w kurtce. Aj, źle nawrotkę zrobiłem, kurwa, jechałem na pierwszy i mi źle zrobiłem nawrotkę, wjazd na to żółte źle zrobiłem, nie?
za bardzo na tym, zepsułem. Jechałem na pierwszy czas, nie? I też poprawiałem. Jeszcze bym rozobjechał, oby wydwóch, nie? Oby wydwóch byś nas objechał? Oby wydwóch bym was objechał. To dobrze, że nas nie objechałeś, oby wydwóch, bo przynajmniej jest na nagraniu, jak no bo wygrywam. To dlatego, że twoja żona ma urodziny tutaj. Tak jest. Dzisiaj w sumie, tak, w sumie dzisiaj, tak. No dzisiaj, no. Dzisiaj, i dzisiaj ma live'a o 19 na kanale, nie, bo to baba przypomina. No. No widzisz, a ja sam już miałem powiedzieć o pluszakach i zapomniałem. No to jak już jesteśmy przy reklamach, to tak, to jak czas jesteśmy przy reklamach, to tam w opisie macie ten linka do pluszaków. Już powinny być. A tak, co zabrakło? Na majówkę były wszelakie aukcje z gratu po prostu wyłączone. Bo podobno to, bo wiesz, no oni to szyją ręcznie, nie? Tak się też dowiedziałem, bo tak w sumie z głupem nawet i zasięgiem języka, co się stanęło się, nie? Czemu gratowe Allegro jest puste? Się okazuje, że to podobno, wiesz, no bo normalnie tam powiedzmy mają tych kilka dni, w kilka dni wysyłają, nie? No i tu jakby ktoś zakupił tuż przed majówką, gdzie oni majówkę mają wolną, no to wiadomo, to się wszystko przyciągnie w czasie, nie? No i że podobno wyniki sprzedażowe na Allegro mocno wlecą, nie? Że gdzieś to takie zasięgi tak jakby, nie? No i przez to stwierdzili, że lepiej jest właśnie wycofać na czas majówki sprzedaż takich rzeczy i potem to zrobić od nowa, nie? No. Wyobraź sobie a propos właśnie tego typu akcji, napisał natomiast do mnie... Natomiast pluszaków poszło chyba już 6 czy 7. A to ładnie, no. To ładnie. Też jestem zadowolony, bardzo, bardzo się cieszę, że się ludziom spodobały. Też się cieszę, że się spodobały. Także zachęcam. Czemu ja tu robię 19 sekund, wydawało mi się, że dobry przejazd, a to nawet w pierwszej 500 nie jestem. Ja tu coś kurwa źle robię ewidentnie, nie? 19 jest w 500, tak? Ja zrobiłem 18 i jestem 316. No to ja nie wiem, o co tu chodzi. I w tym momencie mam drugi czas. Jak tu robię 15-800? No właśnie coś musimy robić ewidentnie źle, w sensie nie tu gdzie trzeba albo coś. No natomiast dokończę też swoją tutaj myśl, że napisał do mnie z propozycją współpracy widz, bo właśnie pochwalił się... O, 391, dobra, jest, okej. Pochwalił się, że jest moim widzem już tam od bardzo dawna. Aha, bo można to Katrin leci aż tak mocno na lewo tam poza. Nie na ten, tylko na dach. Aha. Faktycznie można to po dachu szybciej przejechać. Chyba. Z propozycją współpracy. Ja tutaj na razie nie będę w ogóle mówił na razie i nie wiem, czy kiedykolwiek, bo na ten moment nasze rozmowy stanęły na tym, że dopiero jak to się bardziej rozwinie, to chciałbym usłyszeć w ogóle, co tam jest do zaoferowania, bo na ten moment nie leży mi. Nawet jeszcze nie doszliśmy oczywiście do rozmów o pieniądzach, tylko no sama tematyka. No ale natomiast... w zasadzie jakie są obraty, że w sensie ty masz coś polecać i on tak. Z tego jakieś prowizje, rozumiem. Tak. Natomiast no, na razie nie było w mowie żadnych rozmów o pieniądzach, więc też nawet no, nie w tym rzecz, tak? Tylko zaproponowali mi tam jakąś współpracę na jedną ze stron i wchodzę na tą stronę, a tam no są jakieś 3 odnośniki, czy tam 4, wiesz, w menu. Mhm. No i wchodzę w któryś z tych odnośników, a tam jest error 404. Co ty odkurwiasz? Napis. Mówię... No dobra, nie? No to nie, no to rewelacyjna promocja, tak? No tak, powiem ci, no ale... Nie, no dobra, to już tak żarcik bardziej, nie? Ale... Ale na razie powiedziałem, że dziękuję serdecznie za propozycję. No ja ogólnie nie robię ze swojego kanału słupa ogłoszeniowego i to musiałoby mi naprawdę leżeć taka współpraca. Pieniądze to w tym przypadku już tam, no jasne, że fajne, ale nie najważniejsze w tym przypadku. No, ja też po prostu robię z gratami, że tak powiem, współpracę, mimo że ja z tego nic właściwie nie mam, bo zrezygnowałem ze swoich stawek. Ale przez to, że wiem, że tam fajna ekipa po prostu jest, nie? Mhm. Ja jeszcze się do nich nie odezwałem, szczerze powiedziawszy, cały czas coś mi wypada. Mhm. Ale to nie jest tak, że ja tam, wiesz, olałem ich totalnie, znaczy no trochę olałem, ale to nie tak, nieintencjonalnie, tylko po prostu... Nawet byłem w siedzibie gratu, także
Miałem okazję, że tak powiem, fundacyjnego pieseła pomijać to. No proszę. No. I od tego sterowca trzeba się odbić, pisze Fazito. Jego od sterowca. Kubica też to pisze. Jego sterowca? Nie wiem. Z którego nie sterowca? Nie wiem, dużo tu sterowców jest! No właśnie. Przecież tam potem checkpointa masz, czego od sterowca, to tam musisz tołem. Nie wiem. Nie wiem. Spójrzmy zasłonę milczenia na tamtą planszę. Nie wiem, tam chyba któryś drugi, czy trzeci, czy piąty, także tak ci objechałem, to tam wiesz, to tam... nie wiem, w czym ty widzisz problem. No, w ogóle Wołt jakiś leciał, nawet na extenda nie zauważyłem. Ale w ostatnich sekundach, więc... no, tak, swoją drogą, ty widziałeś, co się wczoraj od... Wszystko, co chciałem powiedzieć w tym momencie jest niecenzuralne, więc... Co się odwaliło na moim live'ie, tym urodzinowym, prawda, jeżeli chodzi o ilość sporników, które dostałem? No tak. To ja jeszcze czegoś takiego, żem nie widział u nikogo nigdy, nie? Nie wiem, czy tam może czy chodzi 120 sporników. Jakieś takie dużo? Ja więcej, bo przecież jeszcze pojedyncze tam 126 ha. Sporników razem w ogóle na jednym live'ie. To dużo? No razem na ten moment mam 430 bodajże. Ja cierpię dole. No nie? Czy ty masz więcej sporników niż u mnie wyświetleń na filmach? Ale spoko, na tych spornikowych filmach mam... No, tak... Średnio 150-160 wyświetleń. Chociaż teraz wiesz, no... No za to ja mogę rozdawać darmowe sporniki. No to prawda, a ja nie mogę. No. I trochę mnie to boli, szczerze powiedziawszy, bo... I tak nic nie ma dla sporników więcej żadnych filmów. Jest parę filmów, ale nic nie ma, no to dlatego ma, możesz rozdawać darmowe, patrz, oni na to pali. Wiesz, bo nic nie mają twoje sporniki, no to co z tego, że im dasz spornika? Hmm? Nie sądzę, wiesz, żeby specjalnie YouTube dawał darmowe sporniki po to, żeby ludzie mogli zobaczyć multiple. No właśnie, dlatego stwierdzają, no i tak tego nikt nie ogląda, dobra, dajmy mu darmowe sporniki. A, chyba, że to ma sens. No. To się spina nawet do kupy, no. A u mnie, wiesz, tyle odcinków dla wspierających, a nichuja, kup se. No, w sumie tak, tam nie warto rozdawać, bo tak, tam można sobie kupić, bo jest po co, nie, no. 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 Nie, w ogóle ze mnie sobie YouTube robi jakiś, widzę ten, królika doświadczalnego. Znaczy, zazdro, nie? Że w ogóle cię zauważają. Słuchaj, przy takim obwodzie, jakie mam, to ciężko mnie nie zauważyć, tak? Ja w ogóle mam łacha na przykład z serii Fall Guys u mnie, no bo ona fatalne wyniki robi. Tam mówimy o tym, że potrafi nie osiągnąć 1000 wyświetleń. Ale ja się świetnie bawię ze spornikami, więc nagrywam to. Natomiast, co ciekawsze, seria Fall Guys robi najlepszą klikalność w miniaturę. No to aha! Jak bardzo ta seria po prostu jej nie widać na YouTubie, nie? No bo... Oho. Skoro ma najlepszą klikalność, a najgorsze wyświetlenia... Znaczy się ludziom pojawia i jak się pojawia, to już klikają. Ale się nie pojawia odpowiedniej ilości osób. No. Średnio mam klikalność na poziomie 8% na Fall Guysach. To jest, szczerze powiedziawszy, to nie jest najgorszy wynik. Bo tak normalnie to około 7-7,5. Więc to też udowadnia w bardzo prosty sposób, jak działają te algorytmy. Ale wiesz, no, ja już miałem w polecajkach, wiesz, tam w tym dzwoneczku, YouTube mi poleca mój własny odcinek, który świeżo wyszedł, a to nie? Też mi bardzo często poleca mój własny odcinek. To jest kurwa chore, nie? To ja bardzo często mam polecajkę własnego odcinka. Gdzie, pamiętam, to jeszcze Nereś mówiła, że, bo bywało tak, że tam jak wysłała odcinek, to sobie go oglądałaś na YouTubie, nie? Że sprawdzała sobie, czy jest wszystko okej, nie? To YouTube się do niej przypierdalał, że sobie nabija wyświetlenia i da za mnie strajka zaraz za to, nie? Co ty gadasz? Tak, już no dobrych parę lat temu to było, nie? Czegoś nie miałem. Tak, ale że miała, nie? Że nabija sobie wyświetlenia i tak dalej, nie? Znaczy, bo jest coś takiego, że podpisujesz tam, że nie będziesz sam oglądał swoich filmów, no i nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tak, nie wiem, nie czytałeś to? Tak, ktoś to czytał. Kiedyś czytałem cały ten regulamin. No. Wiesz, kiedy? Jak dostałem kilka banów z rzędu i powiedziałem,
chuje, to ja teraz tak. przestuduję wszystko, nie? No. A tu ci nagle wysyłają filmik twój własny w polecanych, no. Chyba, że to po to, żeby się przypieprzyć. To jest podpucha właśnie, nie? Że cię za to zbanować, no. Ale nie, wielokrotnie oglądałem własne odcinki na YouTubie i nigdy nie mieli przypierdolki, wiesz co? No, ja też, ale ja mam adblocka, to może dlatego. Nie, bardziej to wydaje mi się, że idzie w tą stronę, że... żeby nie wielokrotnie. Jeżeli być może Nereś po prostu jakoś kilkakrotnie wchodziła, wychodziła. Bo tam jest to najważniejsze, żebyś nie nabijał sobie sztucznie wyświetleń, nie? To wyświetlenie się liczą inaczej chyba, bo to nie masz tak, że każde odświeżenie to jest nowe wyświetlenie. A być może kilka lat temu właśnie tak było. Tak, wcześniej chyba tak było, że każde odświeżenie to było nowe wyświetlenie, a teraz jakoś to sprawdzę tam po IP-ku czy po Macu, adres Mac i tak dalej. No nie wiadomo, nie? To tyle. To tyle. Na razie pa. Jo.